Minęła 20.15, jest 10 dzień stycznia, przed nami serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Co to jest PSZOK? Zadaje sobie pytanie wielu krośnian, a lepiej zapytać, jaki będzie. Jaki? O tym za chwilę. Ponad 6 km nowej drogi do Retna, współpraca gminy i powiatu procentuje. Niedziela, 12 stycznia. Wszystkie ręce na pokład, nie żałujcie grosza. Zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzisiaj imieniny obchodzą Jan i Wilhelm, jutro Honorata i Krzesimir, a w niedzielę Arkadiusz i Bernard. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 8.04, a zajdzie o 16.10. W ciągu tygodnia dzień wydłużył się o kwadrans. Umowa podpisana. Wielomiesięczna batalia o wzorcowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych została wygrana. Krosno-Odrzańskie wybuduje PSZOK za ponad 3,5 miliona złotych. Będzie modelowy i do tej pory niespotykany w skali województwa. Rozpoczniemy realizację na pewno najnowocześniejszego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim, a myślę, że jednego z najnowocześniejszych w województwie lubuskim i w Polsce. PSZOK to miejsce, do którego może trafić wszystko, co sprawia kłopot, czyli odpady wielkogabarytowe, opony, żarówki, gruz po remoncie, sprzęt elektryczny. Rozwiązania, które będą przyjęte, będą wzorowane na najlepszych rozwiązaniach, które w Polsce zostały zastosowane. Myślę, że nowoczesny PSZOK dzisiaj można porównać do warunków wręcz sterylnych. Przyjeżdżając tam z odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec będzie mógł posegregować od razu odpady i przeznaczyć je do utylizacji, a tak naprawdę do powtórnego przerobu w sposób cywilizowany i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jak dowieźć śmieci? Co zrobić, jeżeli ktoś nie ma przyczepki? Będzie możliwość wypożyczenia na miejscu, by dowieźć odpady. Żeby tam trafiły, to często ludzie mówią, no przepraszam, ale nie mamy jak tego dowieźć. Więc na takim nowoczesnym PSZOK-u będzie również wypożyczalnia przyczep. Przyjeżdżamy samochodzikiem, za parę groszy od płatności zabieramy przyczepkę, jedziemy do swojego domostwa i przywozimy na przykład gruz, czy na przykład gabaryty, czy na przykład rzeczy, które chcemy, czy stertę opon. Istotą pomysłu jest ucywilizowanie zbiórki odpadów komunalnych, które często zalegają w miejscach dookoła śmietników osiedlowych. Ekocentrum zapewni kompleksowość systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Krosno-Odrzańskie poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom do punktu, w którym nie tylko będzie się składować i wywozić odpady. Naturę możemy czasami przywracać i dawać drugie życie odpadom. To oznacza, że będzie również punkt napraw. Przykładowo, ktoś zdaje, przywozi stary telewizor czy stare radio. A są tacy, którzy w swojej naturze mają coś ze szperacza, coś, co powoduje, że odtwarzają takie rzeczy. I to im się może przydać. Więc albo naprawimy i przekażemy to do dalszego użytkowania zbieraczowi bądź jakiemuś hobbyście, albo po prostu do tego typu rzeczy jak poczekalnie, pomieszczenia do przebywania ludzi starszych. Czy ułatwić życie można jakiejś grupie społecznej, która z tego typu dobrodziejstw by nigdy nie skorzystała. Na tym krośnieński PSZOK się nie kończy, ponieważ powstaje prawdziwy kompleks ekologiczny, który ma spełniać wiele zadań. Prawidłowe zagospodarowanie śmieci to jedno, ale budowę nowoczesnego ekocentrum połączono z rewitalizacją terenów nadodrzańskich przy ulicy Wiejskiej. Obiekt będzie też elementem ścieżki edukacyjnej. Sposobem na zwiększenie atrakcyjności obiektu będzie aranżacja przestrzeni z placem dla najmłodszych, gdzie docelowo mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne. Rozwiązaniem narzuconym będzie również ścieżka edukacyjna pozwalająca na sprawdzenie, jak powinniśmy postępować z odpadami, ale również jakie odpady przez jaki okres nie są zniszczalne, jakie odpady są trudne, jakie odpady naszą planetę rujnują, jak z nimi postępować. Tego typu edukacja ekologiczna będzie w dwóch punktach. A. Salka edukacyjna okres zimowy i B. Mały amfiteatr, w którym się pomieści klasa, dwie klasy, gdzie można będzie tego typu prelekcje czy tego typu ex cathedra i pokazowo, manualnie nauczać i pokazywać. I to będzie dotyczyło odpadów. Ale również na tym PSZOK-u
będzie element, następny element środowiska. Będzie wiatrak pozwalający dzieciom i młodzieży pokazać, w jaki sposób możemy korzystać z energii wiatrowej. Po zakończeniu projektu infrastruktura PSZOK-u zostanie przekazana operatorowi, krośnieńskiemu przedsiębiorstwu wodociągowo-komunalnemu. Cały projekt opiewa na kwotę w tej chwili podpisanej umowy o dofinansowanie 3 600 000, z czego kosztów kwalifikowanych jest 3 miliony, a dofinansowania 2,5 miliona. Więc są to duże, okrągłe kwoty. Kosztem niekwalifikowanym w przypadku projektów odpadowych najczęściej jest podatek VAT i tutaj w tym przypadku też tak jest. PSZOK zostanie wybudowany do końca roku. Ta droga pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze, bowiem wkrótce rozpocznie się jej remont. To trasa z Krosna Odrzańskiego do Retna. Droga jest powiatowa, ale prace zostaną wykonane przy znacznym współudziale gminy. Bez tego zastrzyku finansowego o pracach budowlanych nie byłoby mowy. Mamy wyjątkowo trudne okoliczności, w których wyjątkowo trudno jest planować jakiekolwiek wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne. Cieszymy się, że mimo wszystko w tych trudnych budżetach udało się znaleźć środki na to, żeby kolejne inwestycje drogowe na terenie powiatu, na terenie gminy realizować, natomiast bez wsparcia poszczególnych samorządów te inwestycje nie byłyby możliwe. Na drodze aż za Retnem zostanie położony nowy asfalt. Powstaną nowe chodniki, prace zakładają wzmocnienie pobocza. W planach jest też przebudowa zatok autobusowych oraz montaż nowego oznakowania. Jest posiada takie parametry, że nie wymaga jakiejś kompleksowej przebudowy, jeżeli chodzi o poszerzenie, czyli w dwóch warstwach nowa nawierzchnia bitumiczna. Całość będzie kosztowała ponad 4 miliony złotych. Powiat krośnieński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 milionów złotych. Milion dorzucił samorząd gminny. Staramy się jako gmina Krosno-Odrzańskie, jak możemy pomagać w tych zadaniach, dlatego że traktujemy je jako priorytetowe dla mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. W tym przypadku mówimy o drodze, która obejmuje dużą część mieszkańców naszej gminy. Droga od wielu lat wymaga nakładów remontowych. Odcinek za Retnem jest już częściowo zmodernizowany. Wiemy o poszerzeniu drogi już w Sarbii. W Retnie jest dobry odcinek już zrobiony. Dzisiaj w Wężyskach jest część też modernizowana. Zostanie jeszcze między Czarnowem i Wężyskami i do Chojny ten odcinek. A ten fragment od Starego Raduszca do Retna teraz ma być modernizowany. Idea jest taka, by cała droga na odcinku Krosno-Odrzańskie, Stary Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Wężyska została wyremontowana. Wspólnymi siłami powiatu i gminy. Cieszę się bardzo, że możemy współpracować jako samorządy i dzisiaj jesteśmy również przykładem, można powiedzieć, doskonałej współpracy. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w sierpniu tego roku, ten od strony Retna, a drugi w połowie 2021 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie i oczywiście nie tylko na tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się jak co roku w hali widowiskowo-sportowej. Już w najbliższą niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 28. W tym roku pieniądze zbierane są na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Jakie wydarzenia i atrakcje przygotował krośnieński sztab WOŚP-u? W tym roku przewidujemy rajd, tak jak zresztą w latach ubiegłych. Rajd zaczyna się od godziny 11, zdaje się, że od godziny 8 są już zapisy, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego zapraszamy na atrakcje dla dzieci, które będą na samej hali. Mamy w tym roku także Fundację DKMS. Też zachęcam do tego, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku. Zapraszam na licytacje, na występy dzieci i nie tylko. Wśród licytacji m.in. jednodniowa wycieczka po powiecie w towarzystwie starosty krośnieńskiego. Ciekawie zapowiada się także nowość zaproponowana przez burmistrza Marka Cebulę. W tym roku mamy do wylicytowania ślub z burmistrzem. Oczywiście niedosłownie. Chodzi o udzielenie ślubu przez samego burmistrza. Do akcji wkracza również krośnieńska mediateka. W tym roku mediateka dołącza się do finału WOŚP w trochę nietypowy sposób, mianowicie wspólnie z koleżankami będziemy zachęcać mieszkańców naszej gminy do tego, żeby dołączyli do listy osób chętnych do przekazania szpiku kostnego osobom potrzebującym.
A więc stoisko DPMS będziemy zachęcać i pobierać próbki do tego, żeby jak najwięcej osób jednak chciało udzielać pomocy potrzebującym. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również, a może przede wszystkim, wolontariusze. W tym roku mamy 30 wolontariuszy, w tym 5 osób dorosłych. Reszta są to dzieciaczki mniejsze lub większe, ale ciekawostką jest, że mamy pewną sympatyczną rodzinę z Gubina. Będą zbierali u nas, mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy i no, myślę, że to jest taka też ciekawostka, że no, nie tylko lokalnie musimy zbierać, mogą dołączyć do nas ludzie z innych miast i tak dalej i możemy wspólnie zbierać na ten szczytny cel. Wśród tegorocznych wolontariuszy Krośnieńskiego Sztabu znalazło się także miejsce dla rodziny z Gubina, dla których Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest niezwykle ważna. Ja osobiście chodzę, odkąd pamiętam. Albo z puszką, albo bez puszki. A rodziną chodzimy już też od kilku lat. To jest nasza córka. I to dzięki Wielkiej Orkiestrze mamy ją. Chyba to powinno wystarczyć. Wiele osób z miasta, ale i całej Polski wspiera i kibicuje orkiestrze. Zaangażowane w te wydarzenia są całe rodziny. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspieramy w różny sposób. Na przestrzeni lat, prowadząc działalność, angażowaliśmy się w to przedsięwzięcie, pomagając różnymi datkami czy gadżetami. Nasza działalność też jest, że tak powiem, związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy poprzez zbiórkę stricte w naszych sklepach, które prowadzimy. I też tak właśnie wspomagamy Wielką Orkiestrę. Rada Miejska co roku angażuje się w to przedsięwzięcie i w tym roku również będziemy. Krośnieński finał orkiestry, który wystartuje o 15 w hali sportowo-widowiskowej, to nie jedyny finał organizowany w naszej gminie. Drugi finał odbędzie się w szkole podstawowej w Osiecznicy. Start również o godzinie 15. Do wylicytowania będzie m.in. dzień w fotelu burmistrza Krosna Odrzeńskiego i wiele innych fantów. Ale to nie wszystko. W Gosthorzu dla orkiestry pojadą samochody terenowe. Klub Krośnieńskie Bezdroża 4x4 wspólnie z Radą Sołecką organizują rajd samochodów terenowych. Więcej informacji na facebookowej stronie Rajd dla WOŚP 2020. Biegacze za to zbiorą się pod halą sportowo-widowiskową w Krośnie Odrzańskim o godzinie 11. Także oddział wojskowy PTTK włącza się do akcji i zaprasza na marsz Nordic Walking. Zbiórka o 11.15 przy tej samej hali. Trasa będzie liczyć około 7 km. Nie umiera ten, który trwa w sercach i pamięci naszej. Te słowa mają szczególne znaczenie, gdy żegnamy wyjątkowego dla nas człowieka. W Krośnie Odrzańskim pożegnano honorowego obywatela miasta, Władysława Skrętego. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale Pan się wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Zaszczyty, wszelkie wyróżnienia przyjmował z wrodzoną skromnością, co świadczyło o jego wyjątkowości i wielkości, mówił burmistrz Marek Cebula podczas pogrzebu na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim, składając jednocześnie w imieniu samorządu gminy Krosno Odrzańskie wyrazy głębokiego współczucia i duchowej łączności małżonce Janinie, synom Jackowi i Grzegorzowi oraz całej rodzinie zmarłego. Żegnamy męża, ojca, dziadka. Dla wielu to obecnych nauczyciela, przewodnika po świecie nut i dźwięków. Żegnamy wielkiego człowieka. Świętej pamięci Władysław Skręty był emerytowanym nauczycielem. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i śpiewu. W latach 60-86, będąc nauczycielem w szkole podstawowej nr 1, prowadził chór szkolny oraz zespół mandolinowy i wokalny działające przy tej szkole. Ponadto prowadził równolegle chór nauczycielski i był nauczycielem instrumentów w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krośnie Odrzańskim. Zapłać wszystkim, którzy tak tutaj stoicie, za waszą solidarność z rodziną zmarłego Władysława. Każdy z nas w różny sposób
jest jemu wdzięczny. W różnych okolicznościach mogliśmy go spotkać. Jako proboszcz też żegnam go z wielkim, wielkim spokojem, bo został opatrzony sakramentami świętymi jeszcze w Wigilię. Przyjął komunię świętą. Przez wiele lat był członkiem kwartetu męskiego działającego przy ówczesnym Krośnieńskim Domu Kultury i Klubie Garnizonowym. Ostatnie lata swojej aktywnej kulturalnej działalności poświęcił chórowi parafialnemu działającemu przy parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Za swą wieloletnią działalność kulturalną wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany. Żegnamy go z wielkim, wielkim spokojem. Wierząc, że jest tam w niebie i oręduje za nami. Tytuł honorowego obywatela miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2018 roku za działania przynoszące gminie Krosno Odrzańskie zaszczyt i przyczyniające się do rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz za wyjątkowe zasługi w dziedzinach kultury, oświaty i nauki. Przypomnijmy tę uroczystość sprzed ponad roku. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą Chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi, Markowi Cebuli, radnym, którzy przydzielili mi ten piękny prezent, jaki oznaczenie to trzyma. Do końca to będę to miał w pamięci i obraz tam i to wszystko tu będzie świadczyło o tych możliwościach na jakim myślę. Serdecznie dziękuję wszystkim innym. Przede wszystkim dziękuję żonie, która... Ale może to zdjęcie. I Józef Święty, i Józef Święty, ona pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda cuda ogłaszają. W ten oto sposób wracamy jeszcze na chwilę do świątecznego klimatu. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Skarpa kolejny raz zorganizowało kolędowanie ze skarpą. Anioł budzi przy dolinie, pasterzów, co pasi pod morem woły. Organizatorzy i mieszkańcy miasta spotkali się na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Kościuszki. Wszyscy razem, wspólnie przy miejskiej szopce, odśpiewali znane kolędy. Gloria, gloria in excelsis Deo, bo my nic nie pojmujemy, lęk od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Święta minęły, potem nowy rok, a wraz z nim weszły w życie noworoczne postanowienia. Jakie? I czy łatwo w nich wytrwać? O tym w kolejnym newsie. Nowy rok to postanowienia noworoczne. Jak wskazują naukowcy, robimy postanowienia, ponieważ to jest przyjemne zadanie, które wzbudza w nas pozytywną wizję przyszłości. Sprawdziliśmy, jak patrzą na to krośnianie. Czy robią noworoczne listy celów i czy udaje im się wytrwać w postanowieniach? Jak wynika z raportu CBOS-u z 2017 roku, ponad połowa Polaków robi postanowienia noworoczne, jednak tylko 10% realizuje cele. No to może zacznę od osobistego, noworocznego postanowienia. Postanawiam rzucić palenie i zrobię to za rok. Na ten rok jakoś nie podejmowaliśmy szczególnych postanowień, aczkolwiek rozmawialiśmy ostatnio z żoną, że wypadałoby zadbać o swoje zdrowie, ponieważ nie jesteśmy już, można powiedzieć, młodzieniaszkami, więc myślę, że 2020 rok to będzie rok pod znakiem zdrowia, także w ten deseń chyba uderzymy.
Moim tegorocznym postanowieniem jest czytanie więcej książek dla przyjemności dla siebie samej, a nie tylko bajek i książek dla dzieci i młodzieży, bo to robię na co dzień. Czym innym jest określenie celów, a czym innym już ich realizacja. Osiąganie celów wymaga wysiłku, który z pozytywnymi emocjami ma już niewiele wspólnego. Restrykcyjne przestrzeganie diety czy intensywny trening fizyczny to już jest konkretny wysiłek, wymagający determinacji. Działaniom tym często towarzyszy niepewność co do rezultatu. No oczywiście, jak najbardziej warto sobie jakieś tam cele stawiać i tak dalej. Jakoś takie mam podejście luźne do tego typu rzeczy. Niemniej jednak zdarzyło nam się z żoną podjąć jedno postanowienie, które ładnych kilka lat udaje nam się już realizować, a mianowicie rzuciliśmy palenie. To nam się udało i jesteśmy z tego zadowoleni. No myślę, że postanowienia noworoczne są bardzo ważne chyba dla każdego. Wiele osób z nich nie korzysta, nic nie postanawia, bo w trakcie roku i tak z nich się nie wywiązuje. Na koniec jeszcze rada ekspertów, co zrobić, by wytrwać w postanowieniu, które zaledwie kilka dni temu zostało rozpoczęte. Stwórz realny plan działań i kontroluj postępy. Zapisuj progres, dzięki temu będziesz mógł w każdej chwili spojrzeć, jak przebiega Twoja droga. Nawet gdy masz chwilowy zastój, warto zapisać odczucia i spostrzeżenia. Dlaczego tak jest? Z czego wynika zastój? Analiza postępów i porażek może dodać Ci motywacji i energii do dalszego działania. Życzymy powodzenia. Niestety samo trzymanie kciuków nie pomoże. Tęczachomanit Krosno-Odrzańskie była organizatorem piłkarskiego turnieju charytatywnego, w którym udział wzięły 4 lokalne zespoły. Poza organizatorem były to Czarni Czarnowo, Odra Radnica i Pogoń Wężyska. To turniej charytatywny poświęcony, może nie poświęcony, tylko celu uzyskania środków na rehabilitację pani Żelek. To są tylko pieniądze typu wpisowe, potem zostaną przekazane na konto tej pani. Nie był to pierwszy turniej charytatywny, w którym brał udział krośnieński zespół. W poprzednich latach Tęcza była organizatorem m.in. turnieju dla jednego ze swoich piłkarzy. Czy zawodnicy chętnie biorą udział w takich inicjatywach? Robią to bezinteresownie i właściwie bardzo chętnie, z uwagi na to, że oni są też narażeni na wiele kontuzji, a szczególnie piłkarze. Jest to dyscyplina bardzo, że tak powiem, skłonna do kontuzji różnego typu i dlatego też oni chętnie pomagają innym. W przypadku turnieju charytatywnego wyniki zawsze schodzą na dalszy plan, liczy się przede wszystkim pomoc. Ostatecznie jednak turniej wygrała Tęcza, która 3-krotnie pokonała swoich przeciwników. Ciągle można pomóc nauczycielce Marioli Zelek. Szczegóły na stronie internetowej, której adres prezentujemy na planszy. Po świąteczno-noworocznej przerwie wróciła krośnieńska Meblostyl Liga Halowa. Po 3 tygodniach odpoczynku zespoły rozegrały 6. kolejkę. Swoje mecze rozegrało 8 zespołów, w tej rundzie spotkań pauzował Lucky Team. Po 6. kolejce tabela przedstawia się następująco. Liderem jest główny kandydat do zwycięstwa, obrońca tytułu, niepokonana drużyna Hurtowni King. Natomiast z drugiej strony tabeli znajduje się zespół Piekarnia Wężyska. A już w następną środę odbędzie się pierwsza runda Pucharu Meblostyl Ligi Halowej. Najpierw drużyny z miejsc 8-9, czyli Siadbud i Piekarnia Wężyska, rozegrają mecz preeliminacyjny. Zwycięzca dołączy do grona ćwierćfinalistów. Następnie odbędą się wspomniane pojedynki ćwierćfinałowe. Więcej informacji dostępnych na Facebooku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie mlh.osierkrosno.pl.
Weekend bez opadów, sobota będzie ładniejsza, z chwilowymi przyjaśnieniami, ale też chłodniejsza, bo termometry wskażą 4 stopnie przy odczuwalnej na poziomie 0. W niedzielę więcej chmur, ale termometry wskażą 6 kresek, odczuwalna także będzie zdecydowanie niższa ze względu na chwilami porywisty wiatr. W nocy temperatura będzie się utrzymywać na poziomie 1-2 stopni. Kolejny tydzień na przemian będzie deszczowy i z zachmurzeniem umiarkowanym. Cały czas na plusie, nawet do 10 stopni powyżej 0. Warunki biometeorologiczne są obojętne.